Panie ministrze, panie pośle, czym mogę panu służyć? Proszę sprostować, występowałem tutaj jako minister konstytucyjny, ale również jako poseł. Przede wszystkim minister konstytucyjny ma prawo do tego, żeby w każdym czasie zabrać głos, a szczególnie w sprawach, które tu zostały poruszane. I proszę pana marszałka, tak, żeby pan tej zasady przestrzegał. Bardzo serdecznie dziękuję, panie pośle, panie ministrze. Widzę w bardzo jasny sposób, że zamierzają państwo kontynuować procedurę, którą rozpoczęliście na poprzednim posiedzeniu tej Izby, czyli nadużywania artykułu 186 regulaminu Sejmu, w sprawie której jest już uchwała prezydium Sejmu. Zasięgnąłem opinii nie pięciu, ale trzech prawników, którzy w jasny sposób dają do zrozumienia, jak przepis ten powinien być interpretowany.